Co tu się tak tłucze? Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Gas Station Simulatora, czyli symulator stacji benzynowej. Tam coś leci. Coś przeleciało. Słuchajcie, był jakiś update, była jakaś aktualizacja i powiem wam szczerze, że totalnie nie mogłem się dostać do gry. Nie chciało mi, słuchajcie, w ogóle wczytać save'a i byłem już załamany, mówię nie! No ale się wczytało. Ostatecznie. Dobra, on tutaj coś nakopcił, ale ja nie wiem. Zbierz, zaczynamy na śpi. Ja nie chcę na razie tego poziomu lotniska robić nowego, bo jakby wiecie. Trzeba uzbierać hajsy. Aha, bo to jest pan, który chce z nami robić jakieś deale. Ale czy ja coś. Bo. Building print, no to bardziej takie rzeczy. Odmów. Idź już. Sam jesteś mierda, ty! Wiesz, co to znaczy mierda po hiszpańsku? Bardzo brzydkie rzeczy. Co ten pan do mnie mówi, że mierda? No, nie mówimy tak, bo jeszcze mi YouTube film zbanuje. I co ja wtedy zrobię? Słuchajcie, zegarek mi... Boże, zegarek mi włączył nagrywanie. Masakra. No dobrze, już jestem obecny. Dobrze. Czekajcie, bo my coś zamówiliśmy i coś do nas w ogóle jedzie. Jakaś... Przesyłka? Co ja tam pozamawiałem? Pamiętacie z ostatniego odcinka? Czy nie? Czy tam nic nie jechało? No nie wiem. Ja wszystko mam? No są jeszcze oponki. My już tutaj więcej nie mamy. Jest godzina... O! To możemy otworzyć od razu ten warsztat nasz. Ulepszenia. Nie chcę zaraz. Aha, garaż jest w ogóle otwarty. To jestem hit po prostu. Ja jestem hit. Dobrze, mam jakieś, czekajcie, a to ulepszenie to co, że ten... Stacja paliw. Aha, że możemy magazyn na... A tu, a myjnie nie możemy jeszcze. No dobrze, to poczekamy na myjnie. A to... Skład, ile to kosztuje? Nie no, ty, nie będę za to dawał tysiaka! A co to? Punkt handlowy. Ale ja nie chcę tego handlu. Mi jest naprawdę dobrze na stacji benzynowej. Dlaczego oni tego nie rozumieją? Dlaczego mnie zmuszają do tego? A, tu, Trzeba troszkę uzupełnić dary. Matko jedyna, no ile? O, już. Tu, u. Tu wszystko poszło, no oczywiście. Gazety, proszę. Okej. Lody. Lody, lody. Na Bałtyku. Tararara, tararara. Dobra. Tutaj troszkę też możemy... dołożyć. Niech będzie. O, widzę, że pićko. O, ja dokładam akurat i pani sobie przyszła, no proszę. Dobra, tu już nic. Jakieś, mamy tu jakieś pluszaki jeszcze? Coś tam mamy. Jezu, jak ja tutaj dokładam. Dobra, aha, już więcej nie. Okej, ważne, słuchajcie, że półki są pełne. Dobra. A jeszcze mamy raz, dwa, trzy... jeszcze mamy wolne. No dobra. Myjnia, myjnia. Idę. Idziemy umyć. A czekajcie, a czy my na przykład na razie lotnisko możemy wyłączyć, żeby tam nikt nam nie... Nie przylatywał? To jest teraz dobre pytanie. No, potarga mnie. No wiem, wiem. Czekajcie, idę zobaczyć.
Ale jak ja mam zmienić się, żeby to nie stacja paliw, tylko ja potrzebuję... Nie mogę jakoś przejść, a czekajcie, a może... A czemu nikt nie tankuje aut? Ja bym chciał bardzo wiedzieć, dlaczego nikt nie tankuje aut? Co wy wyprawiacie? Tam coś się z tyłu zakorkowało. A dlaczego? Idź. Bo robisz mi korek na stacji! A bo ten też się zbadżył. A tego nie mogę... No ciekawe. A ty co, byś tak leżał? Wstawaj. Już bez przesady. Naprawdę. Czekajcie, ja w ogóle... Z tą miotłą. Czekajcie, ja muszę w ogóle rozdysponować zadania, bo tak się nie da. Na prostu posprzątaj obsługę klientów przy kasie. Nabaw samochody, posprzątaj. Nie, to ty tankuj jeszcze. Co ty mi tam sprzątasz? Co ja taki jakiś, nie wiem, nie pomyślaj wszych w ogóle o tym. Tu coś lata. Tu jest, dobra, ja chcę komputer. Aha, ja nie mogę tego lotniska wyłączyć w ogóle. Bo na razie na przykład nie chciałbym, żeby przylatywali do mnie. Ja właśnie nie czuję się na siłach, żeby tu mi ktoś latał. O, mamy młot pneumatyczny, świetnie. Czego właśnie kupiłem? Ale po co ja go kupiłem? No cóż. Wydałem hajs, bardzo przypadkowo. Przy myjni, przy paliwie i przy kasie, okej. Bo wiecie co, ja nie wiem, czy ja chcę na razie tą fabułę robić z tego. Ja bym chciał tylko samą stację. Jak mogę cię wyłączyć w ogóle? Mogę cię wyłączyć. Stacja paliw level 2. Błagam, my mamy już dawno 58 poziom. Miejsce na naprawę jeszcze jedno. No, nie. Na razie jeszcze nie. No bo co, jak tego nie rusza, to co? To nie pójdziemy dalej z niczym? No bez sensu. A ten komputer mi nie mówi, że mogę wyłączyć jakoś. No nie. Nie wiem, może wy będziecie wiedzieć, co mam zrobić teraz. Dobra. Myjnia, kasa, paliwo. To ja już zatankuję panu. Aha, już nie żartowałem. Ale my chyba musimy zamówić opony, no oczywiście, i te pisaki, ojej, no dobra. Dostawa, części, opony, no milion. I te pisaki też. Nie wiem, tą taśmę, dobra, zamówmy też trochę olejów. Akumulatorów. Mimo wszystko świec, okej. Dwa koła poszły, słuchajcie. No dobrze. Jakieś jedno lusterko się ostało. Jakieś kilka świec. No nie, ja muszę to zamówić, nie ma tak. Dobrze, idę zamyć. Zamyć idę! Ja pani zamyję auto.
No wiadomo, że great. Znowu mi słuchajcie zegarek brzęczy, co tam się dzieje? O, dobrze, okej. Okej. Czy przyjechał nasz... Gdzie ta nasza dostawa jest? Jedzie dopiero tam! Też sobie wezmę łyczka kolki. Ale widzę, że jest brudno na stacji, jest syf, czekajcie, idę pozamiatać, no bez przesady. Tu też? Tu jeszcze w ogóle łazienki brakuje, wypadałoby zrobić, ale na razie nie mogę chyba. Jezu, dlaczego to jest taki syf? Dlaczego tego nikt nie sprząta? Jakie ty masz funkcje? Pokaż ty mi się tu. Ricardo. Ricardo! Obsługa klientów przy kasie, no i sprzątanie na stacji. On w ogóle nie ma czasu, słuchajcie, sprzątać, z tego wynika. No to to jest hit. No to jest, o, a tu znowu jest miejsce. Jezu, jak oni wykupują te rzeczy wszystkie. Znaczy dobrze, no biznes się kręci, tak? Delivery it! Idę na nasze delivery. Chodź. Bo ja potrzebuję... części. Jakaś inna naczepa, czy mi się wydaje? Nie wiem. Aha. To wszystko w jednym kartonie się... No dobra. Tu widzę, że w workshopie nikogo nie ma, a w warsztacie umieść wszystkie, okej. Umieść wszystkie. Umieść wszystkie. Umieść wszystkie. Umieść wszystkie. Dobra, a gdzie ta taśma? A czekajcie, bo ja tu jeszcze... Nie, nie, odłóż to, tu już daliśmy. A taśmę gdzie ja... No, odłóż to. Gdzie tą taśmę dać? Bo ja mam jeszcze taśmę. Aha, Boże, co ja kupiłem? Nie, ja kupiłem taśmę do tego dziadostwa tutaj. Boże, zapominam, że to jest połączone. Tu. Bożicku. Straciłem tylko mamonę. Czajcie? Dramatyzacja. Ja panu zatankuję tego maluszka. Ale szkoda, słuchajcie, że nie możemy na przykład podnosić sobie cen na stacji sami. Wiecie, o co chodzi? Tylko to jest wszystko jakby z góry ustalone, no... Moja stacja, moje ceny, tak? Proszę bardzo, nie ma za co. Jedź pan, jedź. Ej, ale zapłaciłem, a HS się jakby nie zwiększył, czy mi się wydaje? No teraz nie wiem. Czy się zwiększył? Wydaje mi się, że się nie zwiększyło. No może, nie wiem. Trzeba zobaczyć, jak nasi pracownicy tutaj obsługują. Czekajcie, a może kupmy to i przestaje nam się to świecić. Tysiaka. Za mało projektów by... Serio? Nie, no ludu. A możemy ten task jakoś odwołać na przykład? Przy paliwie, idę do paliwa. Idę do paliwa!
Okej, dostaliśmy nawet napiwek. Świetnie. Czy pan równie będzie tankował? Claro. Pan wyłączy silnik już. Okej. A jak nasz warsztat? Ja mam to zrobić? Nie. Tu już ktoś przyjdzie do tego. Chyba. Tak, już ktoś do naprawy biegnie. O. Mamy jeszcze mamy części. Dobrze, ciekawe co on będzie wymieniał. I za ile przede wszystkim? Dużo. Proszę bardzo. Ciekawe, co się w kasie. Tu się zmienia chyba kasa troszkę, tak mam wrażenie. A czekajcie, a czemu nie możemy na przykład upgrade'nąć sobie. Jeszcze. No już nie można. Czekajcie, zacie paliw. Możemy ten garaż ewentualnie zrobić. No to jest jedyne, co możemy teraz zrobić. To już nie mamy tu. No nie mamy. Trudno. Dołożyliśmy okularki. Może sobie ktoś coś wybierze fajnego. Dobra, tu. Wsio. Tu też już wsio. Tu też już wsio. Nie mamy nic więcej, moi drodzy. Okej. Gazety. Okej, mamy też wszystkie dane. I tu zostały nam. Oj. Trzy ostatnie. No. Do połowy. Pełna jest ta lodówka. Patrzmy zawsze na plusy, tak? Tak sobie myślę. Oparcie mamy 8 koła już na koncie. Tutaj będzie zaraz garaż. O, jakie auto podjechało. No moglibyśmy dwa stanowiska, ale musielibyśmy mieć kolejnego pracownika też. A czekajcie, a możemy zatrudnić jeszcze kogoś? Jak to się ten? Ja sam spróbuję, moment. Pracownik. Przyczepy. Kup. Dobra, zatrudnimy kogoś. I to będzie osoba, która będzie sprzątała na przykład. Tankowanie, sprzątanie. O! Sylwia. Dobra. Grafik. Ty nie odpoczywasz teraz. Tylko teraz przyjdziesz. I będziesz sprzątała i tankowała. O. A czekajcie, a może weźmy jeszcze jedną przyczepę i na rano potrzebujemy też pracownika, który będzie i sprzątał i tankował również. Zatrudnij, no tylko on jest dostępny. I ty będziesz w dzień. Zatankuj i posprzątaj. Tak. Okej. No i gitara, słuchajcie. Mamy 6 pracowników. I jak powiększymy stanowisko jeszcze, to zatrudnimy kolejnego. Albo nawet kolejną dwójkę, żeby naprawiali w nocy i w dzień. Wiecie, o co chodzi, nie? Wtedy będzie gitarka. Może teraz też będzie porządek na stacji. Tak, gdzieś coś czyści, ale nie wiem, gdzie ona jest, ta nowa pani. A, o Jezu, a tu jest myjnia, a ja tak patrzę i co? I czemu ja nie ten?
Przepraszam pana, już panu zmywam samochód. Na dachu też, proszę, proszę. O kurczę, oddaj, oddaj, oddaj. No wiadomo, że tak. O, teraz pani tankuje. Tylko mam nadzieję, że pani da radę tankować ładnie, muszę... O Boże, bus! Serio? O, to słuchajcie, my ten bus, myślę, że przeżyjemy w kolejnym odcinku. Za dzisiaj wam serdecznie dziękuję, Lovki, Kiski, Bezowski. Nie, to jest za dużo atrakcji na dzisiaj, za dużo, za dużo. Trzymajcie się, Lovki, Kiski, Bezowski, bo dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. I do następnego, pa, pa, buzi!